No cześć Piotruś. No nic, siedzimy, nic się nie dzieje, słuchaj. No spokojnie, siedzimy, gadamy, słuchaj, no fajnie jest, no. No w Łomży jesteśmy, no. Ja dzisiaj z Ostrołęki przyjechałem. No ale wiesz, siedzimy, nic się nie dzieje, Hania jest, słuchaj. O, Tomek jest. Tomek cię pozdrawia, słuchaj. No, ale tak ogólnie to wiesz, no, nic się nie dzieje, Piotrek, no. A ty, czekaj, bo tam obok Tomka Grzesiek jest. No, Grzesiek też cię pozdrawia, słuchaj. O, Marek się pokazał. No, Marek, nie, Marek cię nie pozdrawia, słuchaj. No, ale siedzimy, ogólnie nic się nie dzieje, no. No, tutaj tą noc muzeum przyjechałem zobaczyć, no. No, słuchaj, umówimy się tak. Dobra, bo tu słuchaj, nic się nie dzieje, fajnie jest, no, no dobrze, że cię nie ma, nie, bo tu wiesz, jest dobrze. Słuchaj, zadzwonię do ciebie, jak wrócę do domu. No, no na razie. Nagrałem mu się. Jesteśmy właśnie pod Muzeum Diecezjalnym, gdzie przed chwilą odbył się pokaz mody dziecięcej. Teraz udamy się na piętro, aby obejrzeć wystawę broni palnej. Pomysł na wystawę broni palnej w ramach Nocy Muzeów to jest takie spełnienie troszkę takich pragnień młodzieńczych z poszukiwania wykrywaczem metali i z nieodnalezionych żadnych eksponatów. Tutaj dzięki życzliwości sklepu www.okop.pl możemy zobaczyć taką wystawę. Wystawa jest przekrojowa. To są pistolety, karabiny, karabiny jednostrzałowe, karabiny maszynowe z przełomu XIX, XX wieku do czasów nam współczesnych. Mamy kilka egzemplarzy na tej wystawie, które są współcześnie również używane, tak jak chociażby tantal. Mamy też pepesze, mamy różnego rodzaju karabiny, które służyły w nie tylko polskiej armii w czasie II i I wojny światowej. Są obecne tutaj na wystawie malichery. No i chyba jeden z najbardziej znanych karabinów wszystkim, którzy interesują się choć trochę militariami, czyli Mauser. Mauser, który, o ile zainteresowani wiedzą, był produkowany w kilkunastu wersjach, w kilkunastu krajach, nie tylko europejskich. Thank you.
północy wejdźmy na dach. Drodzy Państwo, jesteśmy właśnie na dachu najbardziej popularnego i rozpoznawalnego budynku w Łomży, hotelu Polonez, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje 40-lecie, również wpisuje się w projekt Nocy Muzeów. Popatrzmy na tę przepiękną panoramę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, jak Pani ocenia tegoroczną Noc Muzeów? Jest bardzo przyjemnie, dużo ludzi. Cieszy mnie to, że na łomżyńskiej Starówce się pojawiło tyle ludzi, którzy nie tylko robią zakupy, a zwiedzają i korzystają z kultury. Czyli Łomża odżyła, a jak Pani myśli na ten moment, czy odwiedzi Pani również Noc Muzeów w Łomży za rok? Na pewno. Chciałbym zapytać, jak Państwo oceniają dzisiejszą tegoroczną Noc Muzeów? No jeszcze nie wiemy, bo dopiero zaczęliśmy. Tak. Ale wrażenie na ten moment są dobre? Jako tako na razie. Widzimy się za rok? No na pewno. Chciałem zapytać, jakie miejsca zdążyliście dzisiaj już odwiedzić? Dopiero przyszliśmy. Kurczę, fajnie, bo szukamy takich, którzy już zdążyli, ale dziękujemy Wam bardzo. Dzisiaj zdążyliśmy odwiedzić katedrę, dopiero teraz idziemy do kapucynków. A jak w katedrze? No, dobrze, fajnie. Byliśmy po raz pierwszy, także nie wiedzieliśmy, że jest takie miejsce. No, w porządku. Proszę, młodzież niech się wypowie. Byliśmy w ogrodach u kapucynów, byliśmy pod arkadami, też w galerii, w Muzeum Diecezjalnym i właśnie teraz wracamy też z katedry. Byliśmy w Muzeum Północno-Mazowieckim. Jak się podobało? No bywamy tam często, ale ta wystawa, która jest teraz, jest bardzo ciekawa. Byliśmy dopiero w katedrze i w Muzeum Północnym. Aha, a jakie miejsce jeszcze zamierzają Państwo zwiedzić? Kapucynków jeszcze. Byliśmy w galerii pod arkadami i oglądaliśmy wystawę Teresy Adamowskiej. Jak się podobało? No, fajne było. A jak Państwo oceniają tegoroczną edycję Nocy Muzeów? Jest jeszcze może bardziej rozbudowana niż w roku ubiegłym i daje większe możliwości poznania właśnie naszego dziedzictwa kulturowego, które na co dzień jest może troszkę trudno dostępne ze względu i na brak czasu i jest to takie bardziej spontaniczne i jest właśnie dużo ciekawsze. Chciałem zapytać, jakie miejsca już dzisiaj zwiedziliście? Katakumby. Katakumby, coś jeszcze? Nie. Już nic więcej. Gdzie jedziecie? Do archiwum. Jedziecie do archiwum, a jak Wam się podobała tegoroczna edycja Nocy Muzeów? Bardzo. Bardzo, czyli mogę powiedzieć do zobaczenia za rok, tak? No, tak. No to do zobaczenia, dziękuję Wam bardzo. Jak wrócę do rodzinnego miasta Ostrołęki, to na pewno przekażę wszystkim, że jednak w Łomży dużo się dzieje. Masa ludzi na zewnątrz, spacerujących po ulicach, no i oczywiście, jeżeli chodzi o same atrakcje Nocy Muzeów, naprawdę polecam. Do zobaczenia za rok.